Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowna Pani Poseł, przestańcie kpić. Kiedy wprowadzaliśmy świadczenie Rodzina 500+, Państwo drwiliście z polskich rodzin. Udowadnialiście, że polskie rodziny nie będą wiedziały, na co wydać świadczenie. My dokonaliśmy tak naprawdę przewrotu kopernikańskiego. Kiedy wy głosowaliście, wstrzymując się popieranie tej ustawy, my wprowadzamy kolejny krok. I nie jest to jedyne rozwiązanie. Przecież przez cały czas pracy rządu Prawa i Sprawiedliwości świadczenie 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, dobry start, świadczenie matczyne i moglibyśmy wymieniać z programem Maluch Plus włącznie. Podejmujemy odpowiedzialną decyzję za to, aby wspierać rodziny. Mówimy od 1 stycznia 2024 roku. W tym roku przede wszystkim wprowadzamy tarcze antyinflacyjne, aby pomóc Polakom. Nie mówimy, że nie wiemy, gdzie są pieniądze zakopane, że nie wiemy, gdzie są włącznik, niskie, wysokie ceny. Wy drwicie z Polaków. Co opowiadacie, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, wasz szef, szanowny pan Donald Tusk, jak wypowiada się o Polakach? Hańba, to jest wstyd. Nie wypada polskiemu parlamentarzystowi w ten sposób się wypowiadać. Szanowni państwo, będziemy tę politykę odpowiedzialną cały czas realizować. Dla dobra Polski, dla dobra polskich rodzin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.